Pani Marzena Osobicka. Tak, to są postulaty mieszkańców osiedla Bursztynowego i w sumie nie tylko. Chodzi o brak chodnika przy Biedronce umiejscowionej przy ulicy Modrej. Tam istnieje niebezpieczeństwo potrącenia pieszych, jako że zarówno przy zjeździe od ulicy Kościeckiej, jak i od samej ulicy Modrej, no nie ma żadnego chodnika. Tak. I osoby, które dokonują zakupów, rzeczywiście błądzą po dużym parkingu, a to stwarza autentyczne niebezpieczeństwo potrącenia. Pani Marzena Osobicka pyta o ten chodnik. Ja wiem, kto jest właścicielem tej Biedronki i zaapeluję do właściciela, żeby rozważył możliwość albo oznakowania ciągów pieszych, albo budowa chodnika. No budowa chodnika to raczej będzie tam trudna, bo są ciągi, ale można na pewno jakoś te chodniki tam ować, żeby było bezpiecznie.